Witam na kanale Golden Voice, dziś Voice Senior. Przesłuchania w ciemno, odcinek trzeci. Kto tu wystąpił tym razem? Ewa Olszewska. Energiczna pani zaraża pozytywną energią. Wokalnie dla mnie tak średnio. Zobaczymy dalej. Ireneusz Nosek. No no, tu brzmienie głosu takie heavy metalowe z lat 90. No ja lubię, brakowało jedynie tych górnych riffów, a można było gdzieś wsadzić. Nie wiem, czy pan Ireneusz potrafi tak zajechać jak na przykład Carlos Cano. Czy na przykład tutaj. To był niższy rejestr, ale pachniało mi tymi klimatami. Andrzej Pawłowski. Cóż mogę powiedzieć? Nie moja bajka, ale fajnie. Wiesław Herliczko. No pomimo, że z zespołu rockowego, to atutem to tym razem nie będzie w moim odczuciu. Ładnie, ale rocka w tym nie czułem. A czuć rocka nawet w balladach u rockmanów. Widocznie wszechstronna dusza. Ale mógłby mnie pouczyć grać na gitarze. Ogólnie muszę zasięgnąć paru lekcji, bo niby coś umiem, ale nie umiem tak do końca. Krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle co nic. Kazimierz Górecki. Pan Kazimierz żyje wspomnieniami. Ja powiem tak, kilka rzeczy fajnych wspominam. Kilka utworów mam zamrożonych na wieki, ale kocham nowoczesność. Nie we wszystkich aspektach, zwłaszcza kulturowo-społecznościowych, ale muzykę mainstreamową lubię. Elektronikę lubię, uwielbiam. Jeszcze jakby tego rocka było więcej w rozgłośniach. Rocka, bo nie metalu. A też lubię lżejsze brzmienia, ale już ten rock chociaż w radio. Więcej rocka. No i to tyle na dziś. Krótko, bo i no nie ma zbytnio o czym mówić. Dziś sobie daruję ludzi, którzy nie przeszli, a też fajnie śpiewali. Ale cóż, no mleko się rozlało i co tu mówić. Do usłyszenia.